Inflacja nadal nie wyhamowała. Jej szczyt ma przypaść w lutym. We wrześniu ceny towarów i usług wzrosły o 17,2% w stosunku rocznym. 1,6% to wzrost cen towarów i usług, jaki odnotowano we wrześniu względem sierpnia. Na razie końca wzrostu cen nie widać. Szanse na spadek inflacji w listopadzie są umiarkowane. Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził taryfy dla ciepłowni w największych miastach Polski. Skala podwyżek cen oscyluje wokół 30%. Dodatkowo, po decyzji OPEC o obniżeniu produkcji, ponownie drożeje ropa naftowa, a w ślad za nią paliwa. Szanse na odwrócenie tej tendencji są niewielkie. Niedługo zakup surowca rozpocznie także USA dla uzupełniania nadwyrężonych rezerw. Z pewnością do wyhamowania inflacji przyczyniłoby się zakończenie wojny na Ukrainie. Dziś jednak ten scenariusz jest odległy. Polska wykorzystuje dostępne mechanizmy, by zapobiegać wzrostom cen, jak na przykład podwyżki stóp procentowych, które obserwowaliśmy głównie w pierwszej połowie roku. Jeden z członków Rady Polityki Pieniężnej, Ludwik Kotecki, sugeruje, że dalsza podwyżka stóp procentowych jest nieunikniona.